Siemanko! Siema. Jesteśmy dzisiaj znowu w naszym garażu. Jeszcze Magiel nie dotarł do BMW, który jak już wiecie jest trochę popsuty. Ale czas ogarnąć, słuchajcie, co? Wysokość zawieszenia trzeba dostosować do tych slików, które ostatnio złożyłem, co wam pokazywałem. Także powalczymy trochę z gwintem, jeżeli starczy nam czasu, to zamontujemy fotel. A pokażę wam fotel. Długo szukałem takiego fotela w używie, bo nowego już nie da się takiego dostać. To jest Mirko S2000 z wygaśniętą homologacją FIA, ale taki z uszami, fajny, wyścigowy. Do niego mam też pasy, gdzieś mam pasy tutaj. Pasy mam już homologowane na pełnym wypasie. Jest tu gdzieś ten pasie na wypasie, tylko jak to się otwiera? Tu, tadam! Patrzcie jaki ładny, jaki kolor. To są RRS-y z homologacją. Pełny wypas, także będziemy to wszystko po kolei montować i coś wykręcać z wnętrza BMW-ki. Igor się już przebrał. Pies odpalony. Także jedziemy, słuchajcie, z kotcem. Słuchajcie, teraz profesjonalny pomiar zajdzie. Ile trzeba, ile będziemy obniżać. Tu wchodzi o tyle, o. Albo trochę bardziej tyle. Tak, i słuchajcie, po drugiej stronie wchodzi bardzo podobnie. Też wchodzi tyle, o, i tyle będziemy chcieli obniżyć. O tyle. Jakby ktoś miał, to jest tyle. W sensie nie tyle, tylko tyle. Kolejnym tematem, który będzie trzeba zbadać, to czy ranty nam nie będą wadzić, bo te sliki, o właśnie co Igor je ogląda, to dość szerokie, dość duże jest to koło i jak widzicie rant to jest taki prawilny tutaj i może nam szarpać błotnik, więc w razie czego będziemy najwyżej rolować nad kole. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ściągnięte jest pierwsze koło, porównanie rozmiarów. Jak widać całkiem jesteśmy w domu, nie będzie dramatu tutaj. Bo widzę, że rozmiarowo, zobaczcie, że to 17 jest praktycznie takiego rozmiaru jak 18 z niższą oponą, także zajebiście, nie powinno trzeć jakoś mega, nie? Jest git. I tu, moi drodzy, jest taka sytuacja, że jesteśmy na tej wysokości i planujemy dać na tą wysokość, czyli do połowy, kręcę tym talerzykiem sobie i będziemy całą lagą zaraz kręcić w dół, bo mamy mocowania dolne, czyli regulacje mamy, tu możemy wchodzić do środka. Więc tutaj 3 cm w górę i zobaczymy, gdzie to ten coilovers POV. Zobacz. Pójdź, że kupiłem GoPro za miliony cebulionów, żeby z czoła nagrywać, ale taki trzymany między nogami patyk z aparatem. Pięknie, zobacz jak to kręcę. Pięknie kręcę tym talerzykiem. Trzeba tak czasem poszurać, bo tu piach jest generalnie na tym. Dobra, ile mówisz od góry zostawiłeś na tej miarce? Mniej więcej. Z drugiej strony będzie się. Z drugiej strony? Z tej strony mierzyć. Mhm. Ja po prostu od góry, od tam popatrzę. To mam... No mam dwa... No... Jeszcze w dół muszę trochę, tak? No i teraz kręcimy całą lagą, jak rozumiem. To nie będzie takich obsiup z tą lagą, z kręceniem. Pytanie brzmi, czy my będziemy nią w stanie kręcić, kiedy na dole jest ściśnięta zwrotnica? Powinniśmy być. No dobra. Dobra, i tak idzie całe... Co? Nie wiem, poszło, obrót już mi całe spadło. A, okej. Okay. Cała śruba wypadła? Jeszcze nie, ale... No dobra. Ta zwrotnica padła, więc warto byłoby tam zostawić na kobyłce. Spadła zwrotnica? No już opuszcza się, wychodzi z tego, więc dobra. Wydaje mi się, że tam lepiej będzie na kobyłce zostawić. I teraz, słuchajcie, pół godziny... Kręcenia tymże. Kręć. Kręć synek. Jest jeszcze druga kobyłka, pamiętasz? Jest dobrze. No, obniżyliśmy. Dopracowaliśmy to. Hajcuje? Hajcuje się. No ale a propos, na to legitnie wygląda. Tak wygląda trakcja. Tak wygląda trakcja na przedniej osi, w której napędowy małczy. No, mąż beta. Przejadę się w tej wersji i wyjadę. Nawet nie wystaje, jest szansa, że tu tolerancja zajdzie. No jest. Dalej masz tu życie. Nie, no dwa nie, są, ale tak, się przejadę, będzie jeden, tak. Nie? Jak tylko wyjadę z garażu, więc... Bo nie mogę małego naciągnąć.
Przepraszam, co? Nie no, spoko, spoko, spoko. No mówię, wyjechałbym się i przejechał, zobaczymy na ile to się, ale chyba będzie okej na razie. Nie będziemy się, nie będę się spinać, żeby... Nie, no bo mówię, to jeszcze spokojnie, ostatnio jak zrobiliśmy, to zsiadło z 2 centy po przejechaniu się, więc wiesz. Igor dokonuje test drive'u. Powiedz, że jest to co? Jakie toing? Takie... Od sprężyny, czy takie, co mieliśmy wtedy w zawieszeniu? Nie, się, bo to ty będziesz bardziej znowu. No, 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 ja no. Zakręcałem tak, że ja się bałem, że przekręcę śrubę, ale... No, no. Weź ty. No. No jest legitnie, moim zdaniem. Nie? Teoretycznie można by bardziej, ale myślę, że będzie tak funkcjonalnie w miarę w tym momencie, nie? No można byłoby się pokusić od tyłu lekko obniżenia. Pęta i drugi tył można by ściągnąć, nie? Ale to jeszcze siądzie. No zobaczymy. Na razie i tak trzeba tą zwrotnicę do, no. Dowalić, bo to... No, wygląda to okej. Okay. Jak koła za 700 zł i opony za 500. O, moi drodzy, pierwsze koty za płoty z BMW. To jest właśnie śruba, którą dokręcałem przed chwilą. Chyba ona się cała uwaliła. I ona raczyła się... Pierwsze pół, a drugie pół jest tam. To jest pierwsze pół śruby. A drugie pół jest tam... O, to jest to, o tutaj takie, to jest drugie pół śruby. No ciągłem, ciągłem, aż pociągłem. No co ja mam wam powiedzieć, więc... To będzie koniec operacji BMW na dzisiaj. Super auto, polecamy BMW. To się przyjechałem. To nie chce wyjść. Tu już tej śruby połowy nie ma, jak widać. Ale dziwnym trafem zdarza się, iż zupełnym przypadkiem Igor ma w bagażniku spawarkę. Wcale jej nie wozi, gdy wie, że... Tak, dokładnie, więc na przykład weźmy i coś pospawajmy. Ale masz, ja mam taki odkurzacz. Igor, to twoje wzdechnięcie, gdy wnosiłeś spawarkę, było fajne. Także pierwsze koty za płoty, słuchajcie. Pierwsza urwana śruba w BMW. Czasu trochę posprzątać, poogarniać tę maszynę. Nic, śruby żadnej sensownej nie było. Trudno. Będziemy spawać. Ale mam farta, że Igor ma tą spawarkę. Kurwa, gdyby nie to, że miał ze sobą spawarkę, to byłoby po temacie. I zamierzamy tą oto śrubę, w sensie Igor zamierza, ja będę tylko patrzył. Igor zamierza tą, że śrubę przyspawować tutaj, o, ją przywalić do tego. I wtedy za pomocą tego to odkręcimy, wykręcimy. Taki oto plan. Taki oto plan. Akumulator. Akumulator w aucie? Tak. Dobrze. Żeby nie popalić to ty masz niczego na samochodzie. Śrubę. Nie, akumulator mam chyba w bagażniku. Z tego co ostatnim razem pamiętam. Dobrze pamiętam. No bez jaj. Dziesiątka? No dziesiątka. Może tak ma sobie? Nie w tę stronę? W tę stronę? Jest troszkę gazu jeszcze? Dobrze, bo bez gazu byś nie mógł spawać. Dobra, słuchajcie, jest odpięte. Teraz to w czymś pozawijam, bo... O, rękawiczki będą do tego dobre. Na szybkie, to jest bardzo profesjonalne. Dzieci, rób się tak zawsze po prostu. To jest to, nie? Ogólnie jedna rękawiczka, druga rękawiczka. Teraz żebym tylko niczego tutaj nie dotknął, kurwa. Bardzo, to jest tak profesjonalne. Rękawiczka, rękawiczka. Będziesz pił ten napój? Tak. Bo rozumiem, nie można spawać na trzeźwo acetonu. Nie, się trzęsie. A, rozumiem. A co mówi ta liczba? Oj, przepraszam. Co mówi ta liczba tutaj? Która? 5? No. Nie wiem. Nie. Serio, nie mam pojęcia, co to było. A, to fajnie, że jest. Ale to koreluje z amperażem. Ja tu mam na 100 i pokazuję 5. Dam na 70, pokazuje mi między 1 a 2. Igor, jak tu jest ta butla, tam jest ten piec, czy to jest BHP? Tak, to jest tak. Tylko, że butla nie jest przypięta do ściany, więc jak walnie, to trochę może być trochę.
uwaga. No super. Co? Przyjrzyj się, ruszy. Coś tam idzie. Ona teraz taka ciepła ta śruba jest, a może nie powinna być zimniejsza? Ona się mogła rozszerzyć trochę, ale... Korzystamy... Czekaj, wiesz co, Grzechu? Ona jest taka nawet całkiem, jak na nią patrzy, to taka jasna śruba od ciepła. Myślisz, że... Nie, to jest akurat... Przepalone? Od gazu gdzieś tam coś strzeliło. Czyli grzechotka... O Jezu, jakie to jest piękne. To ćwiczę. Cytując klasyka, tarą. Jest szmata. No dobra, w sumie to fajnie, Igor, że to zrobiliśmy. Szkoda, że nie mamy śruby, żeby wsadzić na to miejsce. No ale przynajmniej jedna robota mniej. Nie, no ekstra. Status prac na chwilę obecną. Śruba wyciągnięta. Nie mamy nowej, więc musimy ją załatwić, pojść do jakiejś hurtowni i tak dalej. Dzień drugi. Walki z tym wspaniałym samochodem. Mamy, słuchajcie, gadżety zanabyte w ASO za miliony. Teraz jak ten, teraz jak będę sprzedawał auto, to mogę napisać robione tylko na częściach ASO. Nie na częściach dla biedaków, jakiś Lemforder czy Bosch, to jest ASO części, zobaczcie. Zobaczcie, 19 zł. Takie kupiłem. Także składamy. I co, Igor, teraz dokręcisz mi z momentem? No z momentem. Z momentem. To będzie twój moment. O Jezu. Zobaczymy, zadasz mu 100 newtów? No zaczniemy od setki, no zobaczymy co się będzie działo. No dokładnie, no dobra. Skręcimy, wyjedziemy, zobaczymy, najwyżej dokręcimy, jeżeli będzie trzeba więcej. A! Kurwa. No, 150. No powiedzisz, że to jest setka, to tak... Dobra, dajmy. No ta śruba, ona tam, biorąc pod uwagę jak długą lagą i ile razy ja to zaciągałem. Co, 140? Nie wiem, daj na razie 120. Nie wiem, co mówi książka serwisowa na ten temat, nie? Ale ja wiem, że to będzie mało, nie? Bo ja jeszcze zrobiłem prawie cały obrót co najmniej i to dalej stukało, nie? Po takim stoniu do namiotu. Na 120. No. To właśnie o to chodzi, że można ją tak kręcić i kręcić, nie? Tak. Jakby tu nie jest kwestią sam moment, mi się wydaje, tylko to jak długo można kręcić nią, nie? Wraca kółko. Może będzie to jeździć, musimy jeszcze środek tylko ogarnąć.